Co pan sądzi o rozwoju polskiej motoryzacji w ostatnich 5 latach? No myślę, że się bardzo rozbudowała. Bardzo duży postęp. Szalenie się rozwinęła dzięki produkcji tego małego samochodu Fiat 126P. GL317 jest bardzo dobrym samochodem, spisuje się bardzo dobrze na drodze. Jak się na nim pracuje? Bardzo lekko. Wspomaganie, kierownicy to po prostu niczym w Fiacie 125P. No samochody są bardzo dobre w tej chwili. Dużo przebiegłość, na nich można robić przyjemna jazda. Do niedawna wśród samochodów ciężarowych na polskich drogach królował Star. Dziś mamy nowoczesne Jelcze, nowe modele Starów. Przygotowany jest samochód ciężarowy wspólny ze Steyrem. Patrząc z perspektywy zawodu kierowcy autobusowego, jeżdżąc z Jelczami i Berietami, to zupełnie co innego. To duża szyba, bo przestrzennie można patrzeć, a dla pasażerów, no cóż, no też wygoda większa, mniej szczęście. Te Beriety to wozy są komfortowe. Żeby tak dalej było jak jest, no. A jest już mocno ugruntowana, i to zarówno w kraju, jak i za granicą, dobra opinia o polskim przemyśle motoryzacyjnym. Pierwszym Starem przyjechali niegdyś na pierwszy zjazd partii delegaci ze Starachowic. Przed siódmym zjazdem na starachowickim torze prób najnowsze samochody. Od uruchomienia produkcji do dziś kilka epok motoryzacji. Przeskoczyliśmy je dopiero w ciągu ostatniego pięciolecia. Nie ma złej drogi dla tego samochodu. Stary terenowe pracują w najtrudniejszych warunkach. U nas między innymi na budowie Huty Katowice. Znane są także na pustyni Gobi, w Afryce, w Himalajach. Popularne na wielu drogach, a właściwie na bezdrożach świata. Nowe modele to już najwyższy światowy standard. Ładowne, zwrotne, niezawodne, o wyciszonym silniku i wygodnej kabinie kierowcy. Trudno dziś wyobrazić sobie transport bez tych samochodów. Parę miesięcy temu została podpisana umowa ze Steyrem. Mówi na ten temat korespondent z Austrii Jerzy Solecki. Opanowana zostanie wspólnie technologia produkcji szczególnie wielkich samochodów ciężarowych, jakich dawniej w tutejszych zakładach nie budowano. Kontrakt przewiduje budowę 3 podstawowych typów ciężarówek w 18 odmianach o ładowności od 18 do 32 ton. Popularne na naszych drogach małe samochody dostawcze. Zmodernizowane i przystosowane do zwiększających się dynamicznie potrzeb rynku. Szybki, tani transport towarów do sklepów. Z rozwojem tej gałęzi motoryzacji wiąże się rozwój handlu i usług. Koniecznością stało się podjęcie produkcji samochodów dla rolnictwa. Jeszcze raz Jelcze. Produkujemy je zaledwie od 3 lat, a już stały się ważnym elementem naszego krajobrazu. Na razie przede wszystkim w miastach. Jelcz-Berlie, czyli współpraca polsko-francuska.